Dzisiejsza impreza to jest zbliżenie kuchni ukraińskiej. To jest też próba spotkania się tych środowisk ukraińskich tutaj, bo mamy arcybiskupa, mamy stowarzyszenia, mamy przewodniczących stowarzyszeń, mamy ministra, już dzisiaj wiceministra gospodarki, mamy władze nasze lokalne. Chcemy pokazać, jak wygląda obyczaj właśnie, bo trafiamy przez serce do Ukrainy, chcemy też trafić do obywateli Dolnego Śląska przez kuchnię. Kuchnia polska i ukraińska przenika się, ma sporo wspólnego i w tej kuchni są grzyby, pierogi są troszkę inne, ale też mają pierogi, mają naleśniki też pyszne, tak jak my, sałatki, barsz ukraiński. Pomysł na to spotkanie zrodził się już parę lat temu. Mianowicie nasz region, Dolny Śląsk, jest regionem, który od wieków był miejscem wielu kultur. I ta wielokulturowość również objawia nam się do dzisiaj. Wielokulturowość dotyczy nie tylko sztuki, architektury, ale również i kuchni. Przygotowaliśmy tak, kruszenniki po tarnopolsku, przygotowaliśmy również sałatkę sztuba, takiego śledzia przekładanego warstwami. To jest taka sałatka, którą się dzień wcześniej przygotowuje, żeby te wszystkie śledź, buraczki, żeby się to przegryzło wszystko. Przygotowaliśmy sałatkę z winegret, to jest też sałatka z burakami, bardzo dobra. Przygotowaliśmy pierogi z kaszą gryczaną i z serem, okraszaną słoniną, też bardzo smaczne. Mamy też z tej okazji przygotowane ryby wędzone, owoce, sosy grzybowe. Pierogi ruskie, które ukraińskie nazywają się warenekami. Pierogi ruskie w Polsce są znane w postaci ziemniaków i twarogu. Na Ukrainie raczej robią trochę inaczej. Jest, właśnie dzisiaj też zrobiliśmy warenek z ziemniakami. I to są właśnie tylko ziemniaki plus taka tarta usmażona cebulka. Jej tam nie widać, tylko ona daje taki bardzo dobry przysmak. Robię naleśniki z mięsem. W tej postaci nazywają się młynci. Ja je wezmę, będę zawijał. Mamy mięso. Mamy boczek jako krasę do nich. Biorę trochę mięsa. Ładnie rozsmarujemy. Zawijam je podobnie jak naszego krokieta. Z tym, że tego naleśnika się nie obtacza w mocy ani w bułce. Będziemy go smażyć. Konsulat honorowy Ukrainy we Wrocławiu działa 3 lata. W 2009 roku ambasador Mocyk powołał ten konsulat, otwieraliśmy. On został powołany jako honorowy ze względu na pewnie ograniczenia budżetowe, jakie ma Ukraina. Natomiast od początku, jak jestem tutaj, zabiegam o to, żeby myślano o uruchomieniu konsulatu generalnego, ponieważ myślę, nigdzie jak we Wrocławiu ten konsulat jest potrzebny w Polsce. Konsulat honorowy jest i był i jest bardzo potrzebny na terenie Dolnego Śląska. Dlaczego? Dlatego, że większość naszych obywateli Ukrainy mieszkają na terenie Wrocławia, Legnicy, i w ogóle na terenie województwa dolnośląskiego. Takie spotkanie to jest na pewno duża szansa na kontakty wzajemne. Stosunki polsko-ukraińskie to nie jest tylko historia, która wzajemnie się przenikała, ale to są tak samo czasy współczesne. Ukraińcy są najliczniejszą narodowością, która uzyskuje pobyt na Dolnym Śląsku, a myślę, że podobna sytuacja jest również w całej Polsce. Jest nowa generacja. To, co zostało powołane stowarzyszenie przy konsulacie, i to jest współpraca już mająca na celu wciągnięcie do tego ruchu pokazania Ukrainy w Polsce studentów, młodych ludzi, wykładowców na uniwersytecie. W ogóle współpraca z uniwersytetem jest tutaj wzorowa. Współpraca między Uniwersytetem Wrocławskim a Uniwersytetem Lwowskim rozwija się już od kilku dobrych lat i idealnie tutaj współpracujemy z konsulem honorowym panem Dzikiem, który w każdych imprezach uczestniczy, pomaga nam i podsuwa pomysły organizacji niektórych spotkań, które są dla obopólnej korzyści. Na czym najwięcej zależy, to jest kwestia wymiany studentów. Chcielibyśmy gościć studentów z Uniwersytetu Lwowskiego tutaj, by mogli zobaczyć, jak
jak u nas funkcjonuje proces dydaktyczny, by mogli się zapoznać z ofertą dydaktyczną. To samo chcielibyśmy wysyłać naszych studentów i równocześnie mamy program wymiany pracowników dydaktyczno-naukowych. Ta współpraca bardzo ważna, bo część profesorów Uniwersytetu Lwowskiego po wojnie byli na pracy w Uniwersytecie Wrocławskim i mamy bardzo ciasne takie kontakty, naukowe kontakty, akademiczne kontakty i to są ważne dla naszych dwóch uniwersytetów, dla profesorów, dla studentów. Jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą, ja chcę powiedzieć, że od lat województwo dolnośląskie ma podpisane umowę o partnerstwie międzyregionalnym z obwodem dniepropetrowskim, kierowogradzkim oraz donieckim. Ukraina jest dla nas atutem. Ukraina jest dla nas niesamowitą szansą, gospodarczą szansą, której do tej pory nie wykorzystujemy jeszcze w wystarczającym stopniu. Dlatego bardzo musimy zadbać o to, żeby te relacje były perfekcyjnie przygotowywane za każdym razem i utrzymywane stale na bardzo dobrym poziomie. Od momentu, kiedy przyszedłem do konsulatu, zaczął się kryzys wtedy w 2008 roku, więc to był spadek jakby zainteresowania i te problemy na Ukrainie się nawarstwiły. I żeby pokazać drugi koniec, to jest dzień dzisiejszy. I ja patrząc po swojej firmie powiem, że wzrost wynosi 100%. Kwartał pierwszy do tamtego roku, do tego roku. To jest dowód na to, że na Ukrainie się bardzo znormalizowała sytuacja dla przedsiębiorców. Dla nas oczywiście wrocławian szczególnie bliski jest Lwów, z którym jesteśmy związani poprzez naszych mieszkańców i ich rodziny. Niemalże każdy albo znaczna większość ludzi ma kogoś z tamtej strony. Jest bardzo wiele inicjatyw, w których uczestniczymy. No teraz się cieszymy, bo mamy wspólne święto, czyli Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Za parę tygodni zaczyna się ukraińsko-polski wspólny projekt Mistrzostwo Europy z piłki nożnej Euro 2012. To jest projekt ma na swoim celu zbliżenie naszych narodów, naszych kultur. Pomysł, żeby Mistrzostwa Europy były mistrzostwami dwóch partnerów, Polski i Ukrainy, państwa z Unii Europejskiej, państwa spoza Unii Europejskiej, są wygraną całej Europy. I jestem przekonany, że te wszystkie wydarzenia, które mają miejsce w ostatnich trzech latach, tej wielkiej aktywności relacji polsko-ukraińskiej, są wynikiem tej decyzji. Więc Europa się nie pomyliła, FIFA się nie pomyliła i dzisiaj możemy sobie gratulować tej wspólnej imprezie. Euro dla nas jest szansą przyciągania, tak jak od samego początku było powiedziane, Ukrainy do Unii Europejskiej. I jeżeli my oczekiwaliśmy tak strasznie dużo od tego, to tylko wynika z optymizmu Polaków, że można osiągnąć bardzo wiele właśnie też takimi miękkimi, dyplomatycznymi metodami. Sądzimy, że obojętnie, jakkolwiek by euro nie wyszło, i tak zbliżyliśmy się z Ukrainą przez to. Przyszłość stosunków polsko-ukraińskich, ja widzę je bardzo, że one będą bardzo ważne, bardzo strategiczne. I myślę, że one nie tylko są ważne dla nas jako partnerów, one są ważne dla Europy. I myślę, że kuszenie Ukrainy do Europy, na zachód, skierowanie głowy Ukrainy właśnie takimi faktami jak te Mistrzostwa Europy, jak relacje, które się dzięki temu budują, są godne pochwały i one zbliżą nas na pewno.